Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Natalia Samaret, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. To jest drugi filmik na temat wypadających włosów. Ja Wam dzisiaj powiem, jakie takie kuracje zewnętrzne trzeba stosować, jaką maseczkę domową można zrobić, żeby zatrzymać wypadanie włosów i jak na co dzień pielęgnować włosy, żeby włosy rosły szybko, żeby były bardzo mocne i bardzo gęste. Ale przed tym, jak rozpoczniemy, chcę podziękować. Przede wszystkim wszystkim Państwu chcę podziękować, że jesteście ze mną, że subskrybujecie kanał, oglądacie filmy, komentujecie. Dzięki z całego serca. I ostatnio na moim kanale YouTube udostępnił taką funkcję Wsparcie. I kilka osób, korzystając z tej funkcji, wsparło mnie też finansowo, klikając w ten guzik Wspierać. Bardzo, bardzo wam kochanie za to dziękuję. To jest niesamowicie miłe i powiem wam, że bardzo też pomocne. Wracając do naszej pielęgnacji. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wypadanie włosów, to jest bardzo złożony i bardzo poważny problem i podchodzić do niego trzeba holistycznie. Po pierwsze Stosujemy kurację do wewnątrz w zależności od tego, jaka jest przyczyna wypadania włosów. O tym mówię w filmiku. 11 najczęstszych powodów wypadania włosów. Sięgnijcie, jeżeli nie oglądaliście. Plus dodatkowo, dokładamy już dzisiaj w tym filmie, kurację zewnętrzną, jaką domową maskę my możemy zrobić w domu, plus dodatkowo jaka codzienna pielęgnacja być powinna. I zacznijmy od domowej maseczki. Co nam będzie potrzebne? Pierwszy składnik to jest mielona gorczyca. Taki proszek uzyskujemy. Ja na przykład kupiłam na sklepie z przyprawami takie całe pudełko już gotowej, zmielonej, ale można wziąć ziarna i zmielić. Woda gorąca. Jedno żółtko jaja i olej łopianowy, który może być czysty olej łopianowy lub z dodatkiem innych ziół i miód. My to wszystko przyrządzimy w miseczce, mieszając w odpowiednich proporcjach i zawsze robimy maseczkę na jedną porcję. Bierzemy dwie łyżki naszej gorczycy, będzie ona miała taki fajny efekt rozgrzewający. Dodajemy gorącą wodę. Zawsze do tej maski dodajemy gorącą wodę, wtedy pomaga tej gorczycy utworzyć taką odpowiednią konsystencję. Dwie łyżki i mieszamy do jednolitej masy i stopniowo pozostałe składniki będziemy dodawać. Będzie na naszej skórze delikatnie szczypać, delikatnie piec. Taki efekt chcemy właśnie uzyskać. Teraz dodamy nasze jajko, znowu rozmieszamy to bardzo, bardzo dokładnie. No, kiedyś jajkiem w ogóle głowę nasze babcie myły, żeby włosy były ładne, no to my teraz maseczkę taką wykorzystujemy. Kolejne to mamy dwie łyżki oleju z łopianu, które bardzo fajnie będzie odżywiać cebulkę włosa, będzie bardzo fajnie wpływał też na gruczoły łojowe, także nie tylko ta maska na wypadające włosy, ten olej można stosować regularnie do pielęgnacji. I kolejny składnik to jest miód. Ze względu też na swoje enzymy, ze względu na swoje wartości odżywcze będzie bardzo fajnie wspomagał cały proces odbudowy. Wszystko to wymieszać i ogólnie maseczka się stosuje od razu po wymieszaniu. Taka świeża robimy, nie przechowujemy w żadnej lodówce, tylko od razu do stosowania. Tu widzę, że konsystencja u mnie wyszła trochę za gęsta. Dodam jeszcze jedną łyżkę wody wymieszam i sprawdzam, jaka jest konsystencja łyżką, bo musi być wygodna do smarowania. Nie za gęsta, ale też, żeby za bardzo nie spływała nam z włosów. I jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Musimy sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na któryś z tych komponentów. Dlatego robimy próbę. Na rękę, na tą delikatną część skóry smarujemy niedużą ilość i sprawdzamy, co się dzieje. Zostawiamy na jedną, dwie minutki. Jeżeli nas szczypie niesamowicie mocno i piecze, to absolutnie taka maseczka jest nie dla nas. I jeżeli jest bardzo mocno zaczerwieniona po ściągnięciu maseczki, no to też wtedy maseczkę nie stosujemy. I teraz jak taką maskę zrobić? Ja myślę, że każda pani, która jakąś maseczkę kiedyś stosowała albo kiedyś sobie farbowała włosy, to wiem mniej więcej, jak cały proces wygląda. Trzeba zrobić przedziałek na głowie i na skórę głowy posmarować niedużą ilość maski. 2-3 centymetry dalej robimy kolejny przedziałek i znowu smarujemy maskę. I tak całą głowę. Następnie zakładamy na głowę czepek foliowy albo foliowy worek i zawijamy ręcznik. Musi być pod tym czepkiem ciepło. Wtedy będzie zachodził cały prawidłowy proces z udziałem naszej maseczki. Trzymamy na głowie taką maskę od 20 do 40 minut. Oczywiście, jeżeli poczujemy, że już nam za mocno piecze, to nie czekajmy, bo taka jest zasada, takie jest zalecenie. Po prostu zmywamy to szybciej. Sami musimy dobrać do własnych potrzeb. Nie można przytrzymywać na siłę, że ja wytrzymam, aby tylko włosy były mocne. Nie, bo można sobie krzywdę zrobić. Im dłużej trzymamy, kiedy nam mocno piecze, no to my możemy zrobić poparzenie na skórze. Wtedy trzeba będzie to poparzenie leczyć. Także musi trochę piec, musi trochę szczypać, ale trochę. Po 40 minutach po 20 po 40 to zależy indywidualnie zmywamy. Zmywamy zawsze cieplą wodą. Nie zmyjemy zimną, nie da rady, bo jest tam olej. Nie zmywamy też gorącą uwaga. Zmywamy tylko ciepłą. Gorąca woda nam przyspiesza, jakby wzmocni działanie gorczycy. Będzie piekło mocniej, żeby też właśnie tego poparzenia sobie nie zrobić. I zmywamy bardzo dokładnie. Jeżeli trzeba dwa razy, jeżeli trzeba trzy razy, trzeba spłukać całą gorczycę i ze skóry głowy, i z włosów, bo ona ma takie działania wysuszające. Po takiej maseczce zawsze smarujemy odżywkę, która nam naszą skórę głowy i włosy nawilży. To też o tym proszę pamiętać. I jeszcze kilka takich istotnych wskazówek co do tej maseczki. Jeżeli maseczka jest za gęsta, nie bójcie się, dodawajcie odrobinkę wody, cały czas mieszajcie, patrzcie jaka konsystencja Wam najbardziej odpowiada, tylko że rozcieńczać maskę trzeba gorącą wodą zawsze. Kiedy w ogóle nie stosujemy maseczki? Nie stosujemy, jeżeli, no po pierwsze, alergia to jest jasna sprawa na dowolny ze składników, nie stosujemy wtedy, kiedy ktoś ma jakieś ranki, podrażnienia, zadrapania, pęknięcia na skórze głowy, na przykład przy egzemie lub przy łuszczyce. Dla Was będzie inna maseczka wtedy. Ja o niej powiem troszeczkę później, kiedy będę opowiadać o codziennej pielęgnacji. Jak stosować maseczkę przy jakich, jakich rodzajach włosów? Bo jeżeli włosy my mamy takie tłuste, przytłuszczające się, to maseczkę robimy jeden raz na pięć dni, nie codziennie. Jeden raz na pięć dni. Jeżeli włosy mamy normalne, no to jeden raz na siedem dni. Jeżeli włosy są bardzo suche, łamliwe, to robimy maseczkę jeden raz na dziesięć dni. Cała kuracja powinna trwać 2,5-3 miesiąca. W tym czasie zrobimy około 10 maseczek. To jest niesamowicie mocna i bardzo fajna, fajna maska. Ona się nazywa gorczycowo-łopianowa ze względu właśnie na te dwa cudowne, najważniejsze składniki. Gorczyca nie tylko rozgrzewa i dotlenia, ona ma ogromną ilość składników odżywczych. Ona ma witaminy, minerały, białka. Ona ma też y, tłuszcze. Wszystko, co robi gorczyca pozytywnego dla naszego organizmu, ja już opowiadałam w paru filmikach. Też wam wrzucę linki w opisie, bo warto gorczycę mielono mieć w domu zawsze pod ręką, na wszelki wypadek. Natomiast nasz drugi składnik, korzeń złopianu, też ma niesamowity wpływ na skórę głowy i na włosy, szczególnie dlatego, że zawiera pewien, pewne rodzaje protein. Proteiny, które pomagają budować białka niezbędne dla struktury. Włosa I dla cebulki włosa. Dlatego te dwa składniki razem dają takie bardzo fajne i bardzo mocne efekty. Natomiast powinna być też pielęgnacja codzienna. No bo zobaczcie, jeżeli maseczkę robimy raz na 5 lub raz na 10 dni, to co cały pozostały czas. Do pielęgnacji codziennej używamy szamponów i odżywek. Które będą wzmacniające i regenerujące. Powinny też zawierać naturalne składniki, które będą wspomagać odżywiania, odbudowę naszego włosa. Ja osobiście używam szamponów firmy Savre. Ze względu na to, że taki szampon wzmacniający zawiera dodatkowo ekstrakt. Na przykład ekstrakt z aloesu i ekstrakt z pokrzywy, które też na włosy niesamowicie fajnie wpływają. A jeszcze są no, w bardzo fajnej, takiej przestępnej cenie, co myślę, że też no, ma znaczenie. Ja Wam link do tego produktu, a raczej do całego opisu oraz do sklepu, wrzucę tu w opisie pod moim wideo. Także możecie sobie zobaczyć. Ale oprócz. Takich szamponów, które albo jakieś swoje możecie stosować, albo to, co ja polecam. Bardzo istotne, żeby stosować maskę kolagenową specjalną dla włosów. Taką maskę kolagenową, która będzie zawierała kolagen naturalny, kolagen tak zwany żywy. Nie chodzi o to, że on będzie się wbudowywał w skórę, nie, bo kolagen to tak nie działa. W skrócie mówiąc, kolagen ten spowoduje, że skóra będzie bardzo mocno nawilżona, bardzo mocno odżywiona. I będzie on stymulował produkcję naszego własnego kolagenu. To jest niesamowicie fajny produkt, też z firmy Savre i to się nazywa Kolagen Graphite. Ja Wam cały ten piękny opis też wrzucę tu pod swoim wideo, a jeszcze wrzucę Wam link, bo gdybyście chcieli, możecie założyć własne konto i kupować w sklepie Savre z upustym 30%. Także korzystajcie. Natomiast na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę. Mało tego, że podsumujemy na koniec całą tą kurację, żebyście się nie pogubili, bo to jest tak naprawdę tylko trzy kroki, ale ważne, żeby wszystkie trzy były robione. Ja chcę odpowiedzieć jeszcze na jedno takie pytanie, które bardzo często klientki zadają. Niezależnie od tego, jaką kurację stosujecie Państwo, żeby wzmocnić włosy przy wypadaniu. To bardzo często jest taki proces nasilania się problemu. Człowiek zaczyna brać albo jakieś tam szampony wzmacniające, albo suplementy diety, i później mówi: Co się dzieje? Miało pomagać, i nagle włosy zaczynają więcej wypadać. Czy to jest możliwe, że to taka jest reakcja? Powiem Wam, że tak. My musimy wiedzieć, jak to wygląda, jak wygląda cały proces wzrostu włosa i dlaczego, kiedy zaczynamy stosować kuracje regenerujące, odbudowujące, takie na chwilę, przez jakiś czas, jest taki efekt nasilania się, natomiast później problem się rozwiązuje. Sprawa w tym, że włos nasz rośnie, ma takie kilka etapów. W skrócie mówiąc, etap pierwszy, kiedy włos rośnie. Od dwóch do siedmiu lat, do ośmiu czasami indywidualnie u każdej osoby. Później on zaczyna jakby Zamierać. I wchodzi w taki okres odpoczynku, kiedy ten włos już nie jest odżywiany przez nasz organizm, przez korzeń już nie odżywia się. I stopniowo on się przygotowuje do tego, żeby wypaść, a w tym czasie inny młody włosek przygotowuje się do tego, żeby wzrosnąć. I w momencie jak ten młody rośnie, to on ten stary wypycha. No i włos wypada. Także takie trzy etapy. Rośnie, zatrzymuje się na chwilę. I wypada. I właśnie ten proces zatrzymania się trwa od 2 do 4 miesięcy. W momencie, kiedy my z Wami zaczynamy stosować jakąś kurację, która ma na celu pobudzić cybulkę włosa, no ten włos, który niestety już jest martwy, tak? On już jest odczypiony od korzenia i już go organizm nie odżywia. Tylko że on w tym stanie uśpionym może jeszcze do 4 miesięcy. No, być w naszej skórze tak powiem. Jeżeli my stymulujemy maskami, my pobudzamy, że nowy włosek zaczyna wyrastać. I on po prostu, ten stary wypycha. I tak by te włosy wypadły. One by wam wypadły w ciągu tych dwóch, trzech, czterech miesięcy, a tu nagle w dość krótkim czasie będą wypadać, bo po prostu nowe włoski będą je wypychać. Także taki efekt nasilenia się może być. Efekt to jest absolutnie normalny. I teraz tak, podsumujmy to wszystko. Jakie trzy kroki? Trzeba zrobić. Pierwszy, stosowanie terapii do wewnątrz, w zależności od tego, jaka jest przyczyna w pierwszym filmiku o tym mówiliśmy. Drugie, maski, które będą mocno dotleniać i stymulować. I trzecie to jest prawidłowa, codzienna pielęgnacja. I jeżeli to zrobimy, zatrzymamy ten proces wypadania włosów, spowodujemy, że nasze włosy będą piękne, lśniące, zdrowe. I, gęste. I tego Państwu życzę. Mam nadzieję, że maseczka się sprawdzi. O swoich efektach piszcie w komentarzach. Dzięki Wam wielkie, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w następnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.